zeszłym roku postanowiliśmy uczcić święto policji, a to chcę przypomnieć, że jest to 102. rocznica powołania do życia Policji Państwowej. Miało to miejsce 24 lipca 1919 roku, jak to dawno było. W przeddzień obchodu święta Policji Białej Podlaskiej organizujemy, jak każdego roku, takie spotkanie integracyjne połączone z zawodami strzeleckimi. Już weszło w tradycję naszego koła od kilkunastu lat. Ogromne słowa podziękowania, bo wiemy przecież, jak bardzo na co dzień jesteście zapracowani panu komendantowi i funkcjonariuszom naszej Komendy Miejskiej Policji i wam wszystkim za to spotkanie. Ja sam z kolegami reprezentującymi powiem szeroko, nasz miejski samorząd, bo w składzie Urzędu Miasta jest pan inspektor Janusz Wilczek i nasz pan dyrektor drugiego zespołu szkół ogólnokształcących nr 3 przy ulicy Narutowicza, Przemysław Olesiejuk, który, podkreślmy to z dumą, dba o to, żeby w ramach tej bardzo wymagającej dyscypliny umiejętności szkolić też naszą młodzież. To jest jedyna z naszych szkół, w której pan dyrektor utworzył taką strzelnicę dla młodzieży. Także być może wśród jego wychowanków są następcy znajdujących się tutaj dziś z nami mistrzów.